Dzień dobry. Witam raz jeszcze, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Jędrzej Witkowski, jestem prezesem Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę miał przyjemność prowadzenia dzisiejszego spotkania webinaryjnego. Witam Państwa. Czekamy cały czas jeszcze na kolejnych uczestników, więc jeszcze chwileczkę, zanim rozpoczniemy, damy czas spóźnialskim albo osobom, które jeszcze kończą robić sobie herbatę, bo spotykamy się wieczorem. Widzę, że kolejne osoby do nas docierają. Jesteśmy obecni i w formule spotkania na Zoomie. Część z Państwa jest z nami tutaj w pokoju zoomowym, część z Państwa ogląda nas na Facebooku. W obu tych formatach można naszą dyskusję śledzić i też włączać się w nią za pośrednictwem komentarzy i pytań, do czego też zachęcamy. Mamy jeszcze minutkę, zanim rozpoczniemy. Zachęcam do tego, żebyście Państwo dali nam znać, skąd nas słuchacie, skąd nas oglądacie. My sami jesteśmy w pięciu różnych miejscach Polski, rozrzuceni od Białegostoku po Wrocław i od Kamienicy po aglomerację warszawską, po Warszawę i Piastów. Zachęcam, żeby napisać też na czacie do nas, skąd jesteście Państwo. To nam pokaże, jak wielu z nas postanowiło to popołudnie przynajmniej częściowo spędzić, zastanawiając się nad kluczową rolą dyrektora w powrocie do stacjonarnej szkoły, bo to jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Widzę pierwsze komentarze. Witamy serdecznie z Dąbrowy Górniczej, Ostródy, Milicza, z Kielc, z Białegostoku, również Bielsko-Biała. Super. Brudzeń duży. Bardzo nam miło. Witamy. Poczekamy jeszcze minutkę i będziemy zaczynali, bo program na dziś mamy bogaty, a chcielibyśmy jak najwięcej czasu poświęcić na dyskusję w gronie naszych gości, w gronie naszych panelistów, ale także z Państwem. Więc mam nadzieję, że to będzie dobre, udane i takie bogate w inspiracje 1,5 godziny, które przed nami. Okej, okay, myślę, że możemy zacząć. Więc raz jeszcze, witam Państwa bardzo serdecznie. Raz jeszcze Jędrzej Witkowski. Bardzo mi miło, będę miał dzisiaj przyjemność prowadzenia tego spotkania. Spotkania, które pomyślane jest jako spotkanie przede wszystkim dyrektorów praktyków i dyrektorów i dyrektorek praktyków. Spotkanie skoncentrowane na tym, co wydarza się w ostatnich dniach, ale co czeka nas też w kolejnych tygodniach, czyli powrocie do stacjonarnej szkoły w Centrum Edukacji Obywatelskiej, które jest organizacją pozarządową wspierającą szkoły w całej Polsce w tworzeniu mądrej edukacji. Staramy się od roku już towarzyszyć Państwu w myśleniu o tym, jak tę edukację, również edukację stacjonarną, również edukację zdalną robić. No i teraz w ramach cyklu Odporna Szkoła, który był poświęcony temu, jak robić edukację zdalnie, staramy się rozmawiać z Państwem o tym, jak mądrze, uważnie przenieść tę edukację z powrotem do murów szkoły, bo to wyzwanie, które nas czeka w najbliższych dniach. Będziemy mówili o dwóch elementach przygotowań, to znaczy o tym, co już teraz warto w szkole robić, o tym, co robią przedstawiciele tutaj czterech szkół, którzy z nami są, których za chwilę przedstawię, w ramach przygotowań, czyli co robić jeszcze przed przyjściem uczniów klas 4-8 do szkoły oraz to, jakie mamy plany na te pierwsze dni, kiedy klasy 4-8 w murach szkoły się pojawią. Tutaj dwa słowa o Centrum Edukacji Obywatelskiej, choć zakładamy, że pewnie większość z Państwa się już z nami wcześniej spotkała. Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów kontaktu, czyli strony internetowej, bloga, kanału na Facebooku i newslettera. Zachęcamy nie tylko do śledzenia tych miejsc, ale również do polecania ich swoim nauczycielom, bo staramy się w tych miejscach publikować szereg informacji, które dla nauczycieli mogą być przydatne i widzimy, obserwując statystyki wejść, że wiele osób z tych kanałów korzysta właśnie do tego, żeby ułatwić sobie codzienną pracę z uczniami i
uczennicami. Ostatnia rzecz takiej elementu autopromocji. Chcielibyśmy Państwu przypomnieć o tym, że poza pracą w różnych programach edukacyjnych i poza takimi webinariami jak dzisiejsze, prowadzimy także wydawnictwo i w tym wydawnictwie stworzyliśmy podręcznik, między innymi podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej i bardzo go Państwu polecamy, bo uważamy, że to jest bardzo dobry podręcznik, który no, świetnie pokazuje to, co w Centrum Edukacji Obywatelskiej jest takim najistotniejszym elementem naszej misji, czyli pomaganie młodym ludziom w stawaniu się świadomymi, aktywnymi, zaangażowanymi obywatelami. Jak dzisiaj będziemy pracowali? Dzisiejsze nasze spotkanie jest pomyślane jako takie forum wymiany doświadczeń, forum wymiany pomysłów, bo z powrotem do szkoły po tak długiej przerwie będziemy się wszyscy mierzyli po raz pierwszy. W związku z tym nikt z nas nie jest od tego tematu ekspertem, ale jesteśmy przekonani, że właśnie z takiej wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami, pomiędzy dyrektorkami, dyrektorami, którzy do tego się przygotowują, mogą narodzić się dobre rozwiązania, które Państwo będziecie oczywiście dopasowywali do swoich szkół i będziecie je poprawiali tak, żeby one były adekwatne do Waszego kontekstu, ale mogą być tutaj ciekawymi pomysłami i tak chcemy, żeby te pomysły się rodziły. Właśnie z takiego własnego myślenia skrzyżowanego z inspiracją z pomysłami innych. Za chwilę ja opowiem trochę o tym, jak wracać do innej szkoły, bo jesteśmy w Centrum Edukacji Obywatelskiej przekonani, że ta szkoła, do której wrócimy, to będzie szkoła troszkę inna, bo my jesteśmy inni, bo nasi nauczyciele, nauczycielki są inni, ale też przede wszystkim nasi uczniowie są inni. A po tym krótkim wprowadzeniu z mojej strony właśnie czas na taką wymianę pomysłów, które ustrukturyzowaliśmy, zebraliśmy wokół takich czterech tematów, które są ważne w toku przygotowań do powrotu do edukacji stacjonarnej. Będziemy mówili o zespole nauczycielskim, o tym, jak o ten zespół zadbać. Będziemy mówili o dobrostanie uczniów i o relacjach rówieśniczych. Będziemy mówili o projektowaniu środowisk uczenia się i o tym, jak współpracować i komunikować się w tym takim trudnym, newralgicznym okresie z rodzicami. Temu poświęcimy główną część naszego spotkania. I teraz jest bardzo ważny moment, moment powitania naszych gości. Bardzo się cieszę, bardzo serdecznie Was witam. Z nami są Agnieszka Ćwik, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamienicy. Bardzo mi miło, witam Cię Agnieszko. Witam. Jest z nami Marta Hołub, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Wrocławiu. Witaj Marto. Jest z nami Urszula Skrzypczak, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie. Witaj Ulu. Dzień dobry. I na koniec, jak mówią last not least, Andrzej Wasilewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 w Białymstoku. Witaj Andrzeju. Bardzo. Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście z nami. Dziękuję, że przyjęliście to zaproszenie nasze. Zaproszenie niełatwe, myślę, bo to jest zaproszenie do podzielenia się pomysłami, również tymi, których jeszcze nie mieliście okazji sprawdzić, ale też własnym myśleniem, więc bardzo to doceniamy, bardzo Wam za to dziękuję. Powiem tylko jeszcze tyle, że Agnieszka, Ula, Marta i Andrzej są dyrektorami szkół, które uczestniczą w naszych programach, w Szkole Uczącej się i w Szkole dla Innowatora, więc cieszymy się, że mamy okazję pracować z Wami i też uczyć się od Was, bo bardzo wiele się od Was codziennie w naszej pracy uczymy. A teraz tym bardziej mamy okazję nie tylko się uczyć od Was, ale też zaprosić Was do podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi dyrektorami. Więc raz jeszcze dzięki za to, że jesteście z nami. Okej, i kilka słów, które ja chciałem w ramach wprowadzenia, jeszcze zanim wprowadzenie, to zachęcamy Państwa, zachęcamy Was do zadawania pytań, dzielenia się pomysłami. Będziemy się starali na te pytania w miarę możliwości odpowiadać, ale też, ponieważ, tak jak mówiłem, to ma być forum wymiany pomysłów i doświadczeń, to bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście też Państwo dzielili się swoimi rozwiązaniami, takimi pomysłami, które Wy w szkołach praktykujecie. To myślę, że będzie bardzo cenne, pomocne. My też będziemy się starali jak największą
ilością tych pomysłów się podzielić. Jeżeli ktoś potrzebuje zaświadczenia o udziale w tym spotkaniu, to będzie można takie zaświadczenie sobie pobrać w wersji elektronicznej i link do miejsca, z którego to zaświadczenie będzie można pobrać, będzie podany na samym końcu na czacie, więc proszę sobie wtedy ten link zapisać, a jeszcze pewnie wtedy o tym powiem, tak żebyście Państwo nie przegapili tego kawałka, bo jeśli to jest dla kogoś istotne, to warto o tym pamiętać. Okej. I teraz 8 punktów, których my spisaliśmy tutaj w Centrum Edukacji Obywatelskiej, nasze myślenie o tym, jak w uważny, mądry sposób wracać do szkoły stacjonarnej. Tak jak mówię, w 8 punktach i postaram się dosłownie kilka zdań o tym, o tej filozofii, o naszym podejściu do powrotu do szkoły powiedzieć. Po pierwsze napisaliśmy, żeby zadbać o dobrostan i o relacje, bo okres edukacji zdalnej to był okres, w którym te relacje, szczególnie relacje rówieśnicze, ale też relacje pomiędzy uczniem i nauczycielem zostały bardzo mocno nadszarpnięte. W niektórych przypadkach nawet zostały zerwane, bo część dzieci nie utrzymywała w tym czasie kontaktu ze swoimi rówieśnikami z klasy, ale jest to też okres, w którym wszyscy mierzyliśmy się z dużą niepewnością, z wieloma lękami i ze strachem o wiele elementów naszego życia. Część z nas w naszych rodzinach doświadczyło takich wręcz traumatycznych przeżyć, więc wydaje nam się, że w pierwszej kolejności należy pamiętać, wracając do szkoły, o tym, że to jest moment na to, żeby odbudować poczucie bezpieczeństwa, odbudować relacje rówieśnicze, takie też poczucie wspólnoty. I to jest ważne nie tylko dla samego dobrostanu, ale też wszystkie badania pokazują nam bardzo jasno, że bez takiego poczucia bezpieczeństwa po prostu nie może zajść jakiś efektywny proces edukacyjny. Drugi punkcik, z tym również związany, to jest taki postulat, żeby szczególnie uważać na dzieciaki, które w tym trudnym okresie albo edukacji zdalnej, albo powrotu do edukacji stacjonarnej wymagają wsparcia specjalistów. Znowu patrzymy w badania dotyczące dobrostanu, sytuacji psychicznej młodych ludzi i widzimy w nich bardzo jasno, i to mówią i psychologowie, i terapeuci, że w prawie każdej klasie będą teraz uczniowie, którzy potrzebują wsparcia specjalistów, albo szkolnego psychologa, albo szkolnego pedagoga, albo wręcz specjalistów spoza szkoły, więc warto mieć na te osoby szczególną uważność. I jeżeli szkoła nie jest w stanie im pomóc, bo też takie mogą być oczywiście sytuacje, to warto podpowiadać uczniom, gdzie, czy też rodzicom, gdzie można sięgnąć po pomoc. W takich miejscach chociażby jak Dziecięcy Telefon Zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, więc warto o tym też nie zapominać. Trzeci punkt, który proponujemy tutaj z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej, to jest postulat odłożenia kartkówek, odłożenia sprawdzianów, ale też odłożenia stopni, czyli ocen wyrażonych stopniami. Postulat pewnie w niektórych szkołach oczywisty, a w niektórych rewolucyjny, ale jak pytamy młodych ludzi o to, czego się boją, to oni boją się tak zwanego wielkiego sprawdzam. Boją się weryfikacji kartkówek, weryfikacji zeszytów, notatek, ale też weryfikacji własnej wiedzy poprzez sprawdziany. Wiemy, że od samego sprawdzania wiedza nam nie przyrasta, więc zanim zaczniemy sprawdzać na ocenę, to postulujemy, żeby sprawdzić pod takim kątem diagnozowania bardziej, gdzie są te różnice pomiędzy uczniami, bo wiemy, że one są po prostu bardzo, bardzo duże. Idziemy dalej. Pozostając w takim duchu metodycznym, znowu wiedząc o tym, że te relacje rówieśnicze są mocno nadszarpnięte przez ostatni okres, to zachęcam do tego, żeby jak najwięcej pracować w parach, w zespołach, w grupach, bo to raz, że pozwala się uczyć skutecznie, raz, że pozwala się uczyć nawzajem od siebie, więc wyrównywać różne takie właśnie nierówności czy różnice edukacyjne, ale też przy okazji daje szansę na odbudowę relacji rówieśniczych w gronie klasowym i to jest też bardzo ważny element tej naszej pracy. Dalej, jeśli chodzi o wprowadzanie do ponownej nauki, też takiej już podzielonej na przedmioty, to zachęcam do tego, żeby angażować maksymalnie uczniów,
chociażby takim metodami jak metoda projektu, ale też, żeby starać się, jeśli, szczególnie jeśli już się zrealizowało założenia podstawy programowej z danego przedmiotu, żeby starać się poszukać takich tematów związanych z naszym przedmiotem, które mają największą szansę zainteresowania młodych ludzi i też docenienia ich własnych zainteresowań, bo też to może być pomocne. Punkt szósty dotyczy współpracy nauczycieli. Współpracy, która w wielu szkołach, wiemy, przeżywała taki gorący okres, bo ta sytuacja kryzysowa, z którą się mierzymy od ponad roku, to był okres właśnie odrodzenia i wzmocnienia współpracy pomiędzy nauczycielami i warto o niej nie zapomnieć, bo to było jedno z największych chyba korzyści tego kryzysowego czasu, właśnie, że coraz częściej nauczyciele zaczęli ze sobą współpracować i wydaje się, że warto, żeby dalej współpracowali i rolą dyrektorów może być też to, żeby takiej współpracy wspierać. Ważny element to jest też nie wymyślanie wszystkiego za uczniów, ale taka próba spojrzenia na to i zapytania bezpośrednio uczniów, czego oni potrzebują w czasie tego powrotu, jak oni wyobrażają sobie ten pierwszy dzień, jakie mają potrzeby, żeby poczuć się w szkole ponownie bezpiecznie i bezpiecznie na takim poziomie bezpieczeństwa przed zarażeniem, ale takiego bezpieczeństwa przed sprawdzeniem i też takiego bezpieczeństwa w relacjach rówieśniczych. Oni mogą być niezastąpionymi źródłami informacji, szczególnie samorząd uczniowski, ale też po prostu najlepszy sposób to jest po prostu rozmowa z uczniami i warto do takiej rozmowy swoich nauczycieli, szczególnie wychowawców, ale pewnie nie tylko, zachęcać. I ostatni punkt, już nie na teraz, nie na taką najbliższą przyszłość, ale wydaje nam się, że ze wszechmiar istotny, to jest moment takiego podsumowania i wyciągnięcia wniosków z tego doświadczenia, które za nami, z rocznego doświadczenia, w którym proces uczenia się i nauczania oglądaliśmy z zupełnie innej perspektywy. To jest doświadczenie ciekawe, bo doświadczenie, które pokazało nam ten proces z zupełnie innej strony i wydaje nam się, i to słyszymy od wielu nauczycieli i dyrektorów, z którymi rozmawiamy, że z tego doświadczenia warto wyciągnąć wnioski, nie tylko takie, że będziemy więcej używali technologii w uczeniu się, bo to jest taki język najprostszy, ale chociażby na poziomie metod, które widzieliśmy, że służyły naszym uczniom i takich metod, które uczenie się ułatwiały w mniejszym stopniu, więc warto wykorzystać chociażby końcówkę czerwca, ale też potencjalnie okres wakacyjny czy końcówkę wakacji, kiedy będziecie już Państwo z powrotem w pracy z nauczycielami, żeby takie podsumowanie wokół pytania, czego nas nauczyła edukacja zdalna o nas, o naszych uczniach, o naszej szkole, żeby też takie podsumowanie sobie wykonać. Te 8 punktów, które tutaj przedstawiłem, to jest jakieś nasze autorskie podejście do tego, co może być taką propozycją jednolitą zastosowania, do zastosowania, przepraszam, w edukacji stacjonarnej. Oczywiście Państwo w swoich szkołach możecie te punkty zupełnie inaczej sformułować, ale z naszej strony zachęcamy, żeby taki jednolity komunikat, i za chwilę będziemy też o tym mówili, żeby taki jednolity komunikat do nauczycieli czy z nauczycielami wygenerować, żeby szkoła miała takie spójne podejście do tego, jak o tym powrocie myśleć. Ten tekst z 8 punktami znajduje się na naszym blogu. Jeżeli jest to możliwe, to będę wdzięczny za wrzucenie linka do tego tekstu na czat tutaj w naszym pokoju webinarowym i na Facebooku. Możecie Państwo z tego tekstu skorzystać jako punktu wyjścia albo jako materiały takie do dyskusji z własnymi nauczycielami. Do tego bardzo serdecznie zachęcamy. Tyle chyba z mojej strony wprowadzenia i przechodzimy do tego punktu takiego kluczowego w naszym spotkaniu, czyli do takiej właśnie wymiany, rozmowy na temat pomysłów i planów, które nasi goście na okres edukacji zdalnej przygotowują. Więc tak jak mówiłem wcześniej, będziemy rozmawiali o 4 obszarach. Ja będę za każdym razem starał się krótko ten obszar wprowadzić i potem będę oddawał głos naszym gościom, żeby opowiedzieli o tym, jak to wygląda w ich szkole. W związku z tym zakończę teraz pokazywanie Państwu prezentacji. Mam nadzieję, że się teraz
wszyscy już widzimy w takim formacie pięcioosobowym. Powinniście nas Państwo widzieć tutaj w piątkę. I tak, raz jeszcze tutaj witam Was i zapraszam. Zanim powiem, zanim przejdziemy do tego podziału, do tego dzielenia się naszymi doświadczeniami, to powiem raz jeszcze, że to, co będziemy tutaj mówili, to są wszystko propozycje. To oczywiście od Państwa zależy, jak Państwo sobie będziecie z nich korzystali i czy będziecie w ogóle korzystali, bo tak jest to pomyślane. Nie przekazujemy tych informacji jako recepty na powrót, która jest adekwatna do wszystkich szkół, tylko jako pokazanie pomysłów, jak radzą sobie cztery szkoły, cztery bardzo różne szkoły, bo mamy tutaj w naszym gronie reprezentantów bardzo dużych szkół, największej szkoły we Wrocławiu, jest z nami Agnieszka, która z kolei prowadzi bardzo małą szkołę w małej miejscowości, jest Andrzej też ze szkoły z dużego miasta, Urszula ze szkoły z miasta takiej średniej wielkości, w dużej aglomeracji, więc będziemy się starali z tych różnych perspektyw o tym opowiedzieć, korzystając też z tego, że ponieważ są to szkoły podstawowe, to przynajmniej z klasami 1-3 już pracujecie przez pierwsze dni, więc będziecie też mogli o tym chwileczkę opowiedzieć, do tego Was bardzo zachęcam. Więc nie przedłużam. Pierwszy ten obszar, który jest super istotny, szczególnie z perspektywy dyrektora, to jest obszar pracy z zespołem nauczycielskim. Takie kilka elementów, które sobie tu wypisałem jako takie elementy do zaopiekowania, to jest kwestia integracji czy reintegracji grona pedagogicznego. To jest zapewnienie nauczycielom wsparcia kompetencyjnego wtedy, kiedy widzicie, że tego wsparcia potrzebują, ale też wsparcia psychologicznego, bo tak jak dzieciaki mierzą się z różnymi obawami, lękami, strachami, tak nie inaczej jest z nami dorosłymi, z naszymi nauczycielami. Tego też nie można zignorować. No ale też właśnie kontekst spotkań, najbliższych rad pedagogicznych z nauczycielami, to są też elementy, które w ramach tego obszaru pracy z zespołem nauczycielskim chcielibyśmy poruszyć. Na początku chciałbym poprosić Andrzeja o to, żebyś ty opowiedział, Andrzeju, jak ty komunikujesz tę sytuację nauczycielom, jak to wygląda w twojej szkole. To dobrze, ja może zacznę tak, że na początku będzie się wydawało, że trochę nie na temat jest, ale takie moje są przemyślenia właściwie od września, kiedy zaskoczenie to wiosenne minęło, się okazuje, że sytuacja się utrzymuje. Otóż o tej samej sytuacji, żeby jakby skalę tego zjawiska, z którym mamy do czynienia, odpowiednio jakby ocenić, zracjonalizować i się do tego ustawić, bo to, co się u nas pojawiło, to się pojawiło na świecie, jakby przytłoczyło nas i my jakby teraz jeszcze może nie, dokładnie nie zdajemy sprawy, jakie to skali jest to wydarzenie. Takie wydarzenia opisuje się jako tak zwane czarne łabędzie i kilka ich historii mieliśmy i jak wybuch pierwszej wojny, czy dojście Hitlera do władzy, czy zamachy World Trade Center i teraz przyszło coś, co jest w skali globalnej i to na pewno wiemy o tym, czarne łabędzie zwykle tak działają, że po prostu to, co będzie, ta nasza rzeczywistość dalsza będzie zupełnie inna. To, co zresztą powiedziałeś w swoim wystąpieniu, będzie diametralnie inna. Zjawisko jest tak ogromne, że my jako pojedynczy nauczyciele, dyrektorzy, nie możemy, nie mamy wpływu na całość. Jesteśmy jakimiś trybami czy trybikami, ale te trybiki są bardzo istotne z punktu widzenia tu na miejscu naszych uczniów, że my tu jesteśmy i tu możemy, nie możemy zbawić świata, można powiedzieć, ale możemy bardzo pomóc swoim dzieciom. Właściwie, żeby, po co ja to mówię? A to po to, żeby się nie mieć jakichś kompleksów czy niepokojów, że my nie mamy takich narzędzi, nie potrafimy, za mało inwencji. Nie, bo my inwencje mamy wykazywać tylko na miejscu, a nie w skali globalnej. Tutaj, bo tego w skali globalnej nie jesteśmy w stanie, to jest poza nami po prostu. Więc mamy działać po prostu tu i teraz. Jeśli to zrozumie, żeby to zrozumieć, że my mamy, że to jest, nasze dzieci, nasi uczniowie są dla nas najważniejsi w momencie i najważniejsi i
W związku z tym też z tym, jak wygląda nauka, jakie są reakcje dzieci już z perspektywy tych paru miesięcy, wiemy, że jest nie możemy się, prawda, tak jak my we wrześniu się rzuciliśmy jak harty, prawda, że my teraz już po tym marcowym prawda, lockdownie, to już teraz wiemy, mamy te narzędzia i będziemy sobie robić po 7 lekcji, co prawda półgodzinnych, prawda, bo my chcemy przenieść do świata wirtualnego realną szkołę. No to średnio raczej się udaje i jaki ma to skutek? No niestety, ale pewne stany psychofizyczne dzieci, które są bardzo niepokojące i to i teraz właśnie w związku z tym powrotem powinniśmy z tego wyciągnąć wnioski, żeby w ramach tego, co my możemy, a jako dyrektorzy na swoim terenie możemy dużo, żeby złagodzić ich powrót. I więc takie pewne pojęcia, które funkcjonują w oświacie, jak podstawa programowa, prawda, słynna, to już musimy o niej mówić troszkę innym, łagodnym językiem. Dzisiaj się na przykład trochę mnie zbulwersowało, jak rozmawiałem na temat sytuacji w takich dwóch szkołach w Białymstoku, i jak tam zaplanowano, prawda, powrót. W jednej szkole to, prawda, diagnozy z wszystkiego. Więc no to oczywiście z takim zapewnieniem, że one nie będą oceniane. Ale co to dla tego dziecka ucznia nic nie daje. On tak będzie zaniepokojony, bo odda tą czystą kartkę i nie będzie wiedział, co się z tym dalej dzieje. Więc ja pytam, po co jest diagnoza, skoro my wiemy, że sytuacja jest niedobra, że dzieci mało umieją. To po co my mamy jeszcze o to ich pytać i sprawdzać, tak? Wiemy to, nie potrzebujemy tej diagnozy, więc musimy się skupiać na małych krokach, na krokach nałogodzenia, na miękkim lądowaniu tych dzieci i u mnie się dzieje to już od początku marca właściwie i może w późniejszym czasie, bo już moja runda się kończy, jeszcze do tego wrócę. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo, Andrzeju. Dzięki, że powiedziałeś o takich kilku rzeczach, które chciałbym jeszcze wzmocnić, bardzo ważne rzeczy, o tym, że ci dzieci są najważniejsze, nigdy nie dość powtarzania tego, ale o tym też, że są rzeczy, za które możemy wziąć odpowiedzialność i są rzeczy, za które odpowiedzialności... Jeszcze bym chciał tylko dodać, że nauczyciele są również tak samo ważni. Tak. To prawda, dzięki, że to dodałeś, bo to jest równie istotne. I ogromne to jest, myślę, że to jest bardzo ważne też, żeby to wybrzmiało, bo to wybrzmiało w Twoim przekazie. Wiem, że Ty też tak rozmawiasz ze swoimi nauczycielami, bo jak mieliśmy w zeszłym tygodniu spotkanie z samymi nauczycielami, to oni, wtedy kiedy my dzieliliśmy się jakimiś pomysłami i nauczyciele dzielili się swoimi pomysłami, to oni mówili zawsze, ale no, bo dyrektor to mi nie pozwoli, albo to musiał być dyrektor, albo to musiał być to. I to rzeczywiście pokazuje, jak duża jest ta rola dyrektora, jak bardzo dużo jest możliwe wtedy, kiedy działacie z perspektywy dyrektora. Dzięki więc za to. Marto, jak Ty witałaś swoich nauczycieli, jak Ty integrowałaś ten zespół? Tak, Andrzej mówił o tym, że powrót do szkoły uczniów jest bardzo ważny, ale Andrzej też powiedział, że powrót nauczycieli jest istotny. Ja chcę powiedzieć o doświadczeniu wtorkowym, niedawnym, kiedy do szkoły wrócili uczniowie, ale wrócili też nauczyciele. Mieliśmy bardzo taką szybką, weekendową inicjatywę. Ozdobiliśmy pięknie wejście do szkoły balonikami, girlandami. To było wszystko dla dzieci. Natomiast potem nauczyciele, którzy wchodzili, nauczyciele z klas 1-3, oni poczuli, że to też jest dla nich. No bo to było dla nich, chociaż nie miałam takiego poczucia, jak to wszystko robiliśmy. Jedna z nauczycielek potem mi powiedziała, że miała wręcz takie łzy w oczach, że też jest tak witana. Więc myślę, że ta magia pierwszego dnia, ten efekt pierwszego dnia jest bardzo ważny. I tak samo chcemy powitać nauczycieli klas starszych, bo dla nich to też będzie powrót do szkoły. Ale też myślę o takich drobnych rzeczach, które zrobiłam również we wtorek, czyli taka zachęta do wspólnych rozmów, jakieś ciasto postawione w pokoju nauczycielskim, kawa, herbata, zaproszenie wszystkich nauczycieli do tego, żeby chociaż jedną przerwę spędzili ze sobą, żeby się odważyli i żeby porozmawiali. Myślę, że ten właśnie pierwszy dzień, no ale na później oczywiście wszystko to zostawiamy.
Ja sobie zdaję sprawę, że wracają uczniowie w złej kondycji, ale też wiem od nauczycieli, że niektórzy też mają pewne obawy, dlatego dzisiaj była bardzo jasna deklaracja do nich, że każdy pedagog, każdy psycholog, ja i nasze ulubione panie bibliotekarki, czekamy na nich. Jeśli chcą się wygadać, to oczywiście mogą przyjść w każdej chwili i podzielić się swoimi trudnościami. Zresztą takie rozmowy cały czas były prowadzone telefoniczne, stacjonarne również w tym okresie nauki zdalnej, więc myślę, że i w okresie nauki stacjonarnej będą kontynuowane. Kolejna rzecz to rzeczywiście musimy zastanowić się, co dla nas jest ważne, co chcemy w naszej szkole zostawić, a co, o czym możemy zapomnieć, co jest takie mało ważne. I pierwsza rzecz, od której chciałabym zacząć, to szkolna dokumentacja. Myślę bardzo intensywnie, co zrobić, żeby pod koniec roku było jej mniej, żeby miała ona jakąś taką uproszczoną formę, bo jeśli oczekuję od tego, że moi nauczyciele powitają uczniów i nie będą robić im sprawdzianów, kartkówek, nie będą odpytywać, to ja też jestem gotowa na to, żeby iść na jakieś ustępstwa i też, żeby zrezygnować z rzeczy, które są konieczne, a obciążające dla nauczycieli. Chciałabym też usiąść z grupą nauczycieli. Ja mam bardzo dużą radę pedagogiczną, więc nie dam rady usiąść ze wszystkimi, ale chciałabym usiąść z grupą nauczycieli i żebyśmy wspólnie zrobili taką swoistą inwentaryzację naszych działań i mocno sobie postanowili, z czego rezygnujemy na przyszły rok szkolny. Myślę oczywiście o integracji, o jakichś warsztatach, ale takie rzeczy zostawiam na razie na później. Myślę, że teraz takie małe rzeczy, drobne, ale częste. Super, bardzo Ci dziękuję. Dzięki, że też podkreśliłaś to, że to nie tylko uczniowie, o czym ja mówiłem, powinni się czuć mile widziani w szkole, ale nauczyciele również. I fajnie też, że za takimi symbolicznymi ruchami idą też takie konkrety, to znaczy właśnie mniej pracy, takiej pracy, której nauczyciele niezbyt lubią, chociaż oczywiście czasami też ona jest konieczna, więc dzięki też za to. Ulu, jak to wygląda w Twojej szkole? Wiem, że macie taki bardzo fajny pomysł na to, jak wykorzystywać też szkolnych specjalistów do pracy i z uczniami, i z nauczycielami. Opowiedz nam o tym też. W naszej piastowskiej jedyneczce mamy bardzo duże grono specjalistów. Fantastycznych ludzi, którzy wspierają na co dzień uczniów i rodziców. A teraz chciałabym i bardzo wszyscy się staramy o to, żeby maksymalnie oswoić lęk związany z powrotem do szkoły, lęk nauczycieli. Stąd specjaliści nie tylko w ramach koleżeńskiej współpracy, ale też z poczucia serca i obowiązku chcą i przygotowują dla swoich koleżanek i swoich kolegów po prostu przypominajki, wskazówki, jak, co zrobić, żeby wrócić dobrze do swoich obowiązków szkolnych. Jest tak, że myślimy dużo o uczniach, myślimy dużo o rodzicach, ale też warto pochylić się nad potrzebami nauczycieli. Chciałabym powiedzieć, że mamy takie przekonanie, że tak jak wśród rodziców i uczniów jest grupa, która dobrze się czuła na zdalnym nauczaniu i taka, która marzy o tym, żeby powrócić do szkoły, tak wśród nauczycieli jest podobnie. Są tacy, którzy porzucą coś, co im odpowiadało, którzy trochę zapomnieli, jak to jest spotkać się face to face z uczniem i rodzicem, którzy troszkę od tego odwykli. Mamy takie same nauczyciele, mamy takie same doświadczenia ze zdalnym nauczaniem jak uczniowie, lepsze bądź gorsze. A więc chcemy, specjaliści tak naprawdę zdecydowali o tym, że popracują razem ze sobą, żeby znaleźć wskazówki do dobrego, oswojonego powrotu dla nauczycieli. Te wskazówki już powstały. W zespołach, najpierw w zespołach przedmiotowych, w takich bezpiecznych, małych grupach pracowali nauczyciele o tym, żeby rozmawiać ze sobą, co zrobić, żeby ten powrót był dobry. Teraz dołożymy do tego właśnie to, co mówią psychologowie, co mówią pedagodzy na ten temat, nauczyciele wspomagający, których mamy sporo w szkole, specjaliści jednym słowem. Przerozmawiamy to wszystko na zebraniu Rady Pedagogicznej w przyszłym tygodniu. Chcemy oswoić i przypomnieć
w jakim momencie wracamy, z jakimi kondycjami uczniów wracamy do szkoły, dać wskazówki nauczycielom do rozmowy na zebraniach z rodzicami, bo takie planujemy również w przyszłym tygodniu, bo uważamy, że o nich też, zresztą będziemy za chwilę mówić, trzeba oswoić trochę ich lęki, jak zrobić dobre pierwsze stacjonarne spotkanie z wychowankami, jak w ogóle zacząć się poruszać po tej starej, ale innej szkole. Bardzo Ci dziękuję, Ulu. Dzięki właśnie, że pokazałaś, że ci szkolni specjaliści, którzy służą uczniom, uczennicom, też mogą być wykorzystani do takiej pracy z nauczycielami. To jest taki świetny też przykład właśnie współpracy pomiędzy nauczycielami, bo to też słyszymy często od nauczycieli, od dyrektorów, z którymi pracujemy, że nie wszyscy wychowawcy klas tak dobrze się w tej tematyce nowej odnajdują, więc to jest super przykład na to, że takie też kompetencyjne wsparcie sobie nawzajem udzielać. Ja tak dodam jeszcze ze swojej strony, że taką zachętę, zaproszenie do takiego warsztatu, który przygotowaliśmy jako Centrum Edukacji Obywatelskiej, warsztatu online, jak przygotować, jak reintegrować klasę po okresie edukacji zdalnej. Taki warsztat przygotowaliśmy, można go zamówić dla swojej rady pedagogicznej i też widzę, że link już pojawił się do tego spotkania na naszej stronie, a jednocześnie zapraszamy też, bo to jest drugi link, który się pojawił na naszym czacie, do zobaczenia albo polecenia swoim nauczycielom nagrania z webinarium z zeszłego tygodnia, które dotyczy tego właśnie, jak nauczyciele, jak wychowawcy klas mogą się przygotować do pracy z uczniami. Tam pojawiło się też masa pomysłów na to, takich bardzo konkretnych, jak pracować. Widzę tutaj post pani Beaty, która też dzieli się tym, jak wyglądała rada pedagogiczna w jej szkole. Bardzo dziękujemy pani Beato i też zachęcam państwa do tego, żebyście też dzielili się tym, jak wy pracujecie z nauczycielami, jak wspieracie nauczycieli w swojej szkole, bo wydaje mi się, że dużo się możemy od siebie w takiej rozmowie nauczyć, więc zachęcam. Ja tylko może dodam, że bardzo jest ważne, żebyśmy nie zapomnieli o nauczycielach. Oni też mają swoje lęki, oni też mają swoje obawy, a więc jedną z ról, myślę, taką przypisaną do naszej funkcji dyrektorskiej jest to, żeby zadbać też o kondycję, o dobry powrót nauczycieli do swoich obowiązków. Fajnie, dzięki. Andrzeju, to trochę tak poza protokołem, oddam Ci jeszcze na chwilkę głos, żebyś mógł powiedzieć o tym, jak Ty komunikujesz nauczycielom właśnie tę sytuację, dobra? Żebyś jeszcze powiedział dwa słowa na ten temat, zanim pójdziemy dalej do kolejnych tematów. Musisz się odmutować? Przepraszam, już jestem. O tyle nietypową sytuację, że ja troszeczkę nauczycieli mam cały czas w szkole, mam cztery klasy specjalne, moje szkole są i tam w tym dwie to są czwarta i piąta, więc są tam nauczyciele już przedmiotowcy, więc oni chodzili do szkoły i to sobie bardzo cenili, uważali, że to jest niezła terapia po siedzeniu przed komputerem. Niektórzy musieli też, bo nie zdążyli na przykład wrócić do domu i pracować później na kolejnych lekcjach, więc jakby tutaj miałem kontakt. Poza tym już na początku marca, kiedy uznaliśmy, że jednak przeciążenia dla dzieci są inne, no to robimy spotkania oczywiście online, to nie jest jakaś protokołowana rada pedagogiczna, tylko bardziej spotkanie i forma rozmowy i tam wspólnie jeszcze wcześniej opracowaliśmy z zespołem, mniejszym zespołem kilkuosobowym nauczycieli, głównie tych, którzy mają dzieci w szkołach i w szkole podstawowej lub w szkołach średnich i oni wiedzieli jakby z pierwszej ręki, jak dzieci reagują na wszelkie obciążenia i stworzyliśmy takich 9 punktów, które przy kolejnym spotkaniu jakby zakomunikowałem. No, muszę powiedzieć, że nie wszyscy nauczyciele byli zadowoleni z takiego liberalizowania podejścia do uczniów. Ja bym się ucieszył na przykład, że nie muszę mieć kartkówek i sprawdzianu, bo wtedy nie muszę ich sprawdzać, tak? Ale niektórzy jakoś przemycali jeszcze przez dłuższy czas i trzeba było bardziej tak sugestywniej przemówić do tego, żeby jednak tego nie robili. Teraz czeka nas kolejne spotkanie w poniedziałek odnośnie już organizacji
tych wszystkich pomysłów na przyjęcie 4-8. To może jeszcze później na ten temat coś na ten temat powie, jak to będzie u mnie wyglądało. Teraz mógłbym, jeśli moi nauczyciele tutaj są i nie słuchają, to ja w ostatnim komunikacie o Radzie chyba pomyliłem daty i napisałem 17 maja, to będzie o tydzień wcześniej, ja to jutro poprawię. Dobra, dziękujemy. Poszło weter. Dzięki za ten głos jeszcze raz, to doprecyzowanie i też 9 punktów. Dobrostan. To jest drugi temat, którym chcielibyśmy się zająć. Dobrostan, taka odbudowa relacji rówieśniczych, bardzo ważne elementy powrotu do szkoły, czyli takie zapewnienie, żeby dzieciaki, które już teraz mierzą się z konsekwencjami edukacji stacjonarnej, edukacji zdalnej, żeby w toku powrotu do edukacji stacjonarnej ich sytuacja się jeszcze nie pogorszyła, ale właśnie odbudowa relacji rówieśniczych, takie zapewnienie, że dzieciaki na nowo poczują się bezpiecznie, poczują się wspólnotą, poczują, że są w szkole mile widziane, ale też taka odbudowa norm klasowych, tak, bo te normy przez wiele, dużą część, myślę, dzieci jakoś zostały zapomniane. I to zaproszenie do Agnieszki. Agnieszko, powiedz, jak wy o ten dobrostan dbacie w swojej szkole, co w tym zakresie robicie teraz właśnie w obliczu przyjścia do szkoły najpierw maluchów, a potem pozostałych dzieciaków? To znaczy maluchy wróciły do szkoły naszej z wielkim entuzjazmem. Tutaj jedna z pań właśnie napisała w ciasteczkach, myśmy też witali dzieciaki bułeczkami świeżymi, pachnącymi, upieczonymi dopiero co. Więc tutaj oni nie byli tak długo w takim odosobnieniu, więc tutaj te relacje było tak stosunkowo łatwo i szybko. Tutaj taki jest entuzjazm, radość, energia, to bije z tych klas. Nie ma tutaj takiego problemu. Natomiast te starsze klasy, już tutaj ta sytuacja jest zupełnie inna. Inna jest specyfika tych klas starszych jednak. I myśmy tutaj troszkę o dobrostan zaczęli od tego, żeby właśnie zbadać najpierw to, jak oni się rzeczywiście czują, takimi prostymi narzędziami. I tu właśnie też taka pojawiła się mieszanina niepokoju, strachu, ale też ciekawości i radości. To była taka pierwsza, taka mieszanka, można powiedzieć. I ja też zapytałam dzieciaki, czego tak się najbardziej obawiają. I one rzeczywiście wyartykułowały to, o czym my tutaj mówimy, że najbardziej boją się sprawdzania kartkówek, ocen, natłoku informacji, tego, że nauczyciele będą chcieli nadrabiać coś i wkładać im jeszcze do głów do końca roku, ile się tylko da. I to było jasno przez nich wyartykułowane, naprawdę aż byliśmy po prostu wszyscy zdziwieni, że oni tak po prostu potrafią pięknie opisać te swoje obawy. I teraz tutaj nastąpiła taka dalsza część tego procesu. Ja też tutaj trochę uczestniczyłam w tej diagnozie, zapytałam dzieci, co mogłyby mi podpowiedzieć? Zapytałam ich, co mogłyby mi podpowiedzieć, czego chciały w szkole, i też posypały się piękne propozycje. I my te propozycje sobie spisaliśmy i też je wykorzystamy. I to nie są żadne jakieś wymyślone rzeczy, lot na księżyc. To jest pójście, jedna klasa, proszę panią, my po prostu chcemy iść na lody do pobliskiego sklepu razem. Czy po prostu do lasu na wycieczkę, czy też jakieś zabawy, gry i zabawy na świeżym powietrzu, czy nocki, myśmy praktykowali nocki, spanie w szkole klasami. I my do tego wrócimy, ten miesiąc czerwiec będzie też takim miesiącem na to, bo tak było co roku, że już wyhamowywaliśmy troszeczkę z edukacją, planowaliśmy wycieczki, wyjazdy, wyjścia, ogniska wspólne i my do tego też wrócimy w dalszej części po tym okresie reintegracji. Natomiast na tą reintegrację przeznaczyliśmy sobie aż 7 dni tego momentu, kiedy my mamy hybrydę. I ja to też przedstawiłam dzieciom, jaki mamy pomysł na to i myśmy sobie to zaplanowali także. Ponieważ my mamy taki zwyczaj już organizacji godzin wychowawczych zawsze w poniedziałki rano od 8:00 i to nam się bardzo dobrze sprawdziło, bo w sytuacji, kiedy coś nowego się pojawia, to te dzieciaki są na początku tygodnia zaraz rano zaopiekowane już przez swojego wychowawcę i doinformowane o tym, co będzie się działo. To polecam do rozwiązania. Tak też zresztą mówią moi nauczyciele, że to był naprawdę dobry pomysł.
I teraz my tak sobie tą reintegrację wymyśliliśmy w ten sposób, że będą to takie bloki. Rano spotkanie z wychowawcą, potem blok zajęć takich interdyscyplinarnych, gdzie będziemy tworzyć takie sytuacje na ich po prostu wspólne działanie i bycie razem. Tu akurat skorzystamy ze swoich szkolnych zasobów, ale to będzie, no nie wiem, chociażby upieczenie pizzy, czy nie wiem, pobawienie się klockami, czy jakieś, nie wiem, coś z robotami, trochę z relaksacji. To będą takie jakby pobyty w tych pracowniach interdyscyplinarnych codziennie w innej. Każda klasa sobie po prostu taką ścieżkę przejdzie. I potem po tych zajęciach mamy już realizację projektu społecznego. Tutaj się nam bardzo fajnie to wpisało, bo ten projekt będzie realizowany na świeżym powietrzu, bo to jest taki projekt Zadbajmy o kamienicę, więc tutaj dzieciaki wyruszą w rękawiczkach sadzić kwiaty i malować mostki. Więc także tu to nam właśnie super się wszystko zgrało. Ja to jak my to zrobimy, przedstawiłam dzieciom i zapytałam ich, co wy o tym sądzicie. I usłyszałam właśnie taki oddech, że i te głosy takie, no proszę panią, jak ja teraz to słyszę, to mi się buzia śmieje. Ci starsi, siódma, ósma klasa, jest okej. Więc to... Tak, bardzo doceniające. Tak jest. Ja też poczułam ich aprobatę. Także, no i oprócz tego jeszcze te głosy takie, że oni teraz chcą wrócić, to oni są ciekawi tego i myślę, że to też ten jasny komunikat o tym, co ich będzie czekało, kierowany do dzieci, też bardzo mocno rozwiewa obawy i niweluje lęki. Fajnie. Muszę ci przerwać. Andrzej, czy mogę coś się odnieść tutaj, jeszcze jakby w uzupełnieniu tego, nie uzupełnieniu, tylko czytam taką tutaj na czacie panią Annę, pani Anna napisała, że w szkole nie ma ocen, tak? I w związku z tym dzieci nie mają tego strachu przed sprawdzianami. No to chciałbym tutaj przy tej okazji zwrócić, że są jeszcze parę innych strachów, które mogą dzieci dotyczyć w każdej szkole, nawet takiej bez ocen, bo dzieci wracają do szkoły, a czasami wiąże się to ze szkolnym stresem, traumą przed publicznymi występowaniami, przed tablicą na przykład, czy... Czy nawet chociażby z tym, jak wyglądają dzieci, prawda? No właśnie, czy też poza tym teraz dzieci na przykład inna dyscyplina jest, mogą dłużej pospać na przykład, a lekcje odbywać w pozycji horyzontalnej, tak? Więc to się zmieni radykalnie, więc ten stres może dotyczyć jednak większej ilości dzieci, nie tylko spowodowany jest ocenami, to tyle. Super. Dzięki bardzo. Dzięki też, Agnieszko, powiedziałaś pięknie o diagnozie, o tym właśnie, żeby zobaczyć, z czym wracają dzieciaki, czego się boją, czego potrzebują, ale też no pięknie powiedziałaś o tym głosie uczniów, którego często się, jak ja opowiadam o tym, dlaczego warto słuchać głosu uczniów, to często ludzie mnie pytają, no ale proszę pana, oni będą mówili jakieś takie absurdalne rzeczy, nierealne, niemądre. Ja zawsze mówię, to spróbujmy po prostu raz ich usłyszeć, zobaczmy, co oni powiedzą. I rzeczywiście 90% przypadków to jest mądry, wyważony głos dzieciaków, które po prostu czują się usłyszane też dzięki temu. Więc dzięki, że to też razem z tym swoim pomysłem na pierwszy dzień, taki niestandardowy, opowiedziałaś. Bardzo ci dziękuję. Marto, u ciebie zupełnie inne podejście, a może nie zupełnie inne, ale konkretna metoda. Opowiedz. Ja myślę, że podejście bardzo podobne, a też chcę powiedzieć, że moi nauczyciele dzisiaj wymyślili taki półpowrót do szkoły, bo też się obawiamy tego, że byli w pozycji horyzontalnej i nauczyciele chcą zaproponować przyjście pół na pół. Dół od piżamy, góra może tutaj już taka szkolna. Zobaczymy, może w niektórych klasach się sprawdzi. Natomiast my rzeczywiście pierwszy dzień planujemy jako taki dzień powrotu, dzień spędzony z wychowawcą, cały dzień z różnymi metodami i chcemy tutaj wykorzystać metodę czas w kręgu, które się uczyliśmy po to, żeby uczniowie mogli porozmawiać sobie w kręgu, żeby każdy albo w parze, albo w mniejszej grupie, ale też żeby mógł się wypowiedzieć na forum, żeby mógł powiedzieć o doświadczeniu, które jest częściowo za nim, poszukać wśród kolegów osób, które też miały bardzo podobnie jak on sam.
Więc będziemy tutaj wykorzystywać tę metodę czasu w kręgu, bardzo ustrukturyzowaną, ale też metodę, która kończy się świętowaniem sukcesu, takim wspólnym dla jednej klasy, i te klasy będą sobie szukały nowego sposobu na to świętowanie sukcesu. I mam tutaj nadzieję, że nasi wychowawcy zadadzą pytania uczniom, na przykład kto miał problemy z komputerem, a kto nie miał w ogóle komputera na własność, tylko musiał się nim dzielić z kimś innym, kto miał problemy z internetem. I mam nadzieję, że to takie pytanie, odpowiedzi, poszukanie, zobaczenie, a że moi koledzy mieli dokładnie tak samo, pozwoli oswoić całą sytuację. Ale też sobie myślimy, bo też właśnie nie wiem, co będzie jeszcze tego pierwszego dnia, ale też dzisiaj rozmawialiśmy dużo o tym, że być może dzieciaki przyniosą z domu produkty i zjemy sobie rano śniadanie, bo też wiemy, że niektórzy podczas zdalnej podjadali. No więc troszeczkę takie łagodniejsze przejście. Planujemy również gry integracyjne, tutaj nas też wspierają pedagodzy i psycholodzy. Szukamy takich gier, takich zabaw, które będą dawały uczniom poczucie radości. Też myślimy o wychowaniu fizycznym i o jakichś takich pierwszych sposobach na WF stacjonarny, chociaż będzie to bardzo, bardzo delikatnie, bo nie wiemy, jaka jest kondycja naszych uczniów. My zaplanowaliśmy w szkole dwa takie mocne powroty i dwa takie rozpoczęcia. Pierwszy jeszcze w hybrydzie, kiedy każda klasa wróci po raz pierwszy do szkoły, ale też myślimy o tym przełomie maja i czerwca, kiedy będziemy mieć taki tydzień trzydniowy, żeby to był taki trzydniowy dzień dziecka z wyjściem gdzieś w plener, z piknikiem, z lodami. Jesteśmy tutaj bardzo wspierani przez naszą Radę Rodziców, która nam dużo rzeczy obiecała i myślę, że to zrealizuje. Myślę, że nawet każda klasa będzie miała szansę zjedzenia pizzy dowolnie wybranej. I myślę, że to będzie też taki moment odstresowania się przed tym takim trzytygodniowym, potem być może już trybem bardziej normalnym i normalniejszymi lekcjami. Dzięki bardzo za tę opowieść o czasie w kręgu i o tym właśnie waszym pomyśle na pierwsze powitanie i drugie powitanie. Bardzo to jest fajne. My też robiliśmy takie spotkania na temat czasu w kręgu, więc jak ktoś z Państwa chciałby tę metodę poznać, to też postaramy się na koniec może webinarium, bo teraz nie mamy tego linka pod ręką, podesłać taki link do spotkania na temat czasu w kręgu. A ja też jeszcze przy okazji, korzystając z okazji, polecę Państwu taki przewodnik, w którym znajdą Państwo takie konkretne ćwiczenia dotyczące właśnie kreatywności, ale też budowania poczucia dobrostanu uczniów. To jest przewodnik opracowany w programie Szkoła dla Innowatora i mam nadzieję, że koleżanki, które mnie wspierają, będą mogły taki właśnie, widzę już tutaj link, wyrzucić. Cieszę się. Dzięki bardzo. Tam są też takie gotowe rozwiązania, pomysły dla nauczycieli do wykorzystania, więc polecam. Idziemy dalej, bo szkoła to oczywiście nie tylko dbanie o dobrostan uczniów, ale też samo uczenie się, więc chciałbym, żebyśmy przeszli do tego trzeciego elementu, czyli do środowisk uczenia się. Mówimy o tym, że wracają inne dzieci, nauczyciele są inni, więc w oczywisty sposób też to środowisko, w którym się uczymy, żeby było to uczenie się efektywne, to musi być troszeczkę inaczej zorganizowane i na poziomie metod nauczania i metod oceniania, ale też uwzględniać w dużej mierze to, że dzieciaki wracają z bardzo zróżnicowaną wiedzą przedmiotową, bo jednak jeżeli coś wiemy na pewno o okresie edukacji zdalnej, to że to był okres, w którym te różnice narastały znacznie szybciej niż w szkole stacjonarnej, więc takie pomysły też na to, jak zdiagnozować, ale w taki sposób, który nie powoduje dodatkowego stresu, jak zdiagnozować te różnice, żeby móc potem pracować z dzieciakami, to są nowe, ważne umiejętności. I zaczniemy tym razem od Uli. Ulu, opowiedz, jaka dydaktyka u Ciebie, co praktycznie się będzie wydarzało, jaki macie pomysł na wprowadzenie dzieciaków ponownie w uczenie się przedmiotowe. Powiem tak, dokonaliśmy analizy ocen i jesteśmy przekonani, że mamy już czego wystawić ocenę, a więc nauczyciele są uspokojeni, uczniowie są uspokojeni, mam nadzieję, za chwilę też zostaną na 100% uspokojeni również rodzice.
Co nie oznacza oczywiście, że nie mamy wśród naszych dzieci takich, którzy mają potrzebę jeszcze sięgania wyżej, jeszcze poprawienia czegoś. Im zostawiamy taką furtkę, że jeżeli chcecie, bardzo proszę, zawsze możemy indywidualnie stworzyć takie warunki, ażebyście powalczyli o te oceny, skoro macie taką potrzebę. Co do zasady, natomiast uspokajamy, że tych ocen nie będziemy weryfikować, nie będziemy diagnozować w sposób testowy, sprawdzianowy, kartkówkowy. Natomiast bardzo ważne byłoby, żebyśmy jednak wiedzieli, jaki jest poziom klasa, więc proponujemy coś takiego jak, nie wiem, obserwacja uczestnicząca nauczyciela. On ucząc będzie się informował, czy też pozyskiwał informacje o tym, na jakim poziomie generalnie jest klasa. Poprzez informację zwrotną, którą będzie otrzymywał, poprzez praktyczne działanie z tymi dziećmi, poprzez to, że będzie próbował zastosować wiedzę w praktyce. Poprzez tego typu działania, które się będą działy głównie na świeżym powietrzu, wykorzystamy tutaj świetne otoczenie fizyczne naszej szkoły, poprzez działania związane z tym, że będziemy prezentować wiedzę w praktyce. To jest bardzo ważne. My mamy taką tradycję wieloletnią, mamy tydzień pasji i talentów i tydzień nauki. Tydzień pasji i talentów to jest tydzień, który zawsze towarzyszy nam w maju przy okazji Święta Szkoły, a tydzień nauki w czerwcu, kiedy właśnie wszyscy wiemy, że w szkołach trochę wycisza się już takie zwykłe tempo pracy i wtedy jest moment na dużą większą działalność uczniów. Też chcemy w ten sposób pokazać, jak dzieci te swoje talenty, pasje wykorzystały również w czasie zdalnego nauczania, więc coś typowo było w maju w szkole, pojawi się w czerwcu. Cały festiwal talentów i pasji, pokazy, prezentacje, galerie. Chcemy po prostu pokazać to, co było pasją i natchnieniem dzieci, ale też chcemy odwrócić trochę metodę uczenia. To ci uczniowie, którzy mają coś nam do powiedzenia, powiedzą, czego się nauczyli. Nie wiem, opowiedzą o złotych liczbach w matematyce albo innych wspaniałych rzeczach, poszerzą wiedzę. Jednym słowem, spróbujemy od tej drugiej strony z dziećmi pracować i wykorzystywać maksymalne bycie razem i rozmowy na świeżym powietrzu, wykorzystywać to, co jest w otoczeniu. Na szczęście chyba będą już otwarte muzea, więc jednodniowa wycieczka absolutnie myślę, że dobrze pomyślana zintegruje i poszerzy. Do tego Dzień Sportu, który będzie też dniem radości i spotkania się z dziećmi. Myślimy, że generalnie wszystko można robić trochę inaczej. Można zabrać karimatę i specjalista może rozmawiać ze swoim uczniem o jego kłopotach, dając mu indywidualne wsparcie pod drzewem na boisku szkolnym. No po prostu wszystko możemy zrobić troszeczkę inaczej i tak to też planujemy. Odwrócić rolę, być wśród tych dzieci, uczyć się pływać, pływając z nimi po prostu. Super, dzięki bardzo. Dzięki za też takie konkretne przykłady, bo z jednej strony mówiłaś o takim właśnie odwróceniu ról, ale z drugiej strony macie na to bardzo fajne, ciekawe, konkretne pomysły, które będziecie wykorzystywali, więc nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za te, żeby to wszystko się udało w waszej szkole i obserwacje, i prezentacje, i tygodnie nauki, tygodnie pasji. Bardzo fajnie to usłyszeć. Andrzej, jak to będzie wyglądało u was w szkole? Przepraszam, coś chciałaś dodać jeszcze, Ulu? Generalnie musimy umieć trafiać do różnych typów dzieci, do różnych typów uczenia się, a więc staramy się rzeczywiście patrzeć na to, na potrzeby wzrokowców, kinestetyków, tych, którzy lubią słuchać i tych, którzy lubią działać. Do każdego chcemy trafić, tak, tym swoim praktycznym działaniem. Fajnie, super, bardzo ci dziękuję. Andrzeju, nadganiamy. Urszula tutaj powiedziała o wielu tych metodach, które można, znaczy na pewno nie będziemy tak, będziemy, podobnie podejdziemy do ocen, że ocen też uznajemy, że oceny są już wystarczająca ilość ocen cząstkowych, żeby wystawić tą ocenę, więc to nie będzie priorytetem. Zresztą Marta swego czasu o tym mówiła na naszym innym spotkaniu, bardziej w wąskim gronie i to mi się bardzo spodobało, więc już na ten temat rozmawiam z nauczycielami. Już ten pomysł jakby na razie taką bardziej pocztą pantoflową, ale już zaczął kursować w obiegu i to bardziej oficjalnie na spotkaniu Rady. Tutaj jeszcze bym jak chciał właśnie, jak my będziemy
na temat ich stanu wiedzy, prawda, jak będziemy to diagnozować. No, na pewno nie będziemy robić jakichś pisemnych diagnoz, o czym już mówiłem na początku. Możemy też zastosować taką metodę jak realizację prac zbiorowych i wtedy nauczyciel jakby w tym bierze udział i widzi, co dzieci potrafią w danym temacie zrobić. Po prostu, no, ale generalnie chyba wiemy, że no, ta wiedza niestety musiała być zaburzona poprzez tego zaburzenia całego cyklu i tymi metodami, więc to już wiemy, więc no, myślę, że do takiego twardszego nauczania, bardziej systemowego i metodycznego wrócimy już we wrześniu. Na razie chcielibyśmy dzieci po prostu, żeby miękko wylądowały. Jeszcze chciałbym tu zwrócić uwagę, że są różne grupy. Są pierwszoklasiści, którzy nie zaznali normalnej szkoły właściwie i już poszli na zdalne nauczanie. Są czwartoklasiści, którzy wyszli z jednego systemu i kompletnie nie mogli wejść w ten inny przedmiotowy system. No wreszcie są ośmioklasiści, którzy będą mieli diagnozę, już nie przez nas robioną, tylko no, będzie to egzamin, tylko będzie jakoś. Tu już nie mamy wyjścia, ten egzamin musi się odbyć. I tutaj przy tej okazji, przy tym wątku przeczytałem, tu pani Dorota napisała, że na czacie, że ósme klasy boją się, nie chcą wracać, u nich nie będzie tego powrotu przed egzaminem. No, a ja też miałem takie sugestie, mam od rodziców i też myślę, chyba tak zrobimy, że ósme klasy nie wrócą po prostu do stacjonarnego nauczania, będą hybrydowo się uczyć, będą przychodzić na konsultacje, tak jak już zresztą przychodzą. Ten pomysł chcę przedstawić na najbliższej radzie. Po prostu rodzice też mają takie obawy i oni mają obawy, że mogą na przykład zachorować i nie pojawią się na egzaminie, więc będę musiał to uwzględnić, tak jak właśnie w szkole pani Doroty. Fajnie, dzięki bardzo. Tu się też pojawiło pytanie o to, jak ocenić zachowania. To nie jest konkretnie pytanie do Agnieszki, bo teraz tobie, Agnieszko, oddam głos, chociaż oczywiście możesz też o tym powiedzieć, ale być może wy już macie w swoich szkołach takie rozwiązania wypracowane. Agnieszko, jak wy będziecie pracowali w swojej szkole w Kamienicy? Musisz się odmutować. Najczęstsze zdanie w Polsce w tym roku. To znaczy ja tak jeszcze chciałabym tak króciuteńko jednym zdaniem odnieść się do tej diagnozy. Moim zdaniem to teraz chyba ważniejsza jest taka diagnoza tych problemów, z którymi dzieciaki do nas przyjdą. I to danie sobie czasu na właśnie tą reintegrację, na te zajęcia interdyscyplinarne, na to wspólne bycie, to będzie też taki wspaniały poligon dla wychowawców, żeby móc poobserwować, jak te dzieciaki się zachowują, z czym one wróciły, prawda? Które stoją z boku, które są nieśmiałe, które są niezaangażowane. I chyba to jest bardziej teraz ważne niż diagnozowanie i tam wypełnianie ocen, czy tutaj sprawdzanie wiedzy. Może nawet odwrócić, ja taki miałam pomysł w szkole, tylko poddałam, że może odwróćmy i sprawdźmy to, co potrafią, to czego się nauczyły, podkreślmy to, a nie mówmy o tym, czego się nie nauczyły. No więc tutaj takie moje zdanie na ten temat. A jeśli chodzi o te metody, które my praktykujemy w szkole, to a też jedną związek, którą rozwijamy w Szkole dla Innowatora, była współpraca i tutaj nam się świetnie sprawdziła praca w grupach i to podczas zdalnego również, bo nam bardzo dobrze wyszło. To było z rozmów z nauczycielami wynika, że to było remedium na takie sytuacje, kiedy dzieci są niezaangażowane, wycofane i schowane za tymi czarnymi prostokącikami. Więc w małych grupach one musiały coś zrobić, prawda? Musiały coś wypracować, bo potem ta praca, to działanie w grupach kończy się prezentacją na forum, także one musiały coś tam zrobić. I tak samo my to chcemy przenieść teraz do nauki stacjonarnej, jeszcze bardziej wzmocnić, bo tutaj nauczyciele mówią, że będzie to teraz łatwiej jeszcze przeprowadzić. I tak samo
tutaj będzie, tak jak mówiłeś Jędryk na początku, że no to uczenie się w działaniu, uczenie się od siebie. Mówi się też tak, że ten powrót do szkoły w dużej mierze, jak to będzie wyglądało, będzie zależało od dzieci, samych dzieci, od rówieśników, od tego, jak one same będą się zachowywać wobec siebie. No i to będzie też tutaj właśnie taki moment. I tu my będziemy na pewno stawiać na współpracę, lekcje angażujące, działanie i na tym się skupimy, na ciekawych tematach, takich, które mogą zainteresować. Będziemy też pytać dzieci, czy czegoś potrzebują, czy potrzebują czegoś, coś powtórzyć, jakiś materiał, czy coś na przykład, co było trudne dla nich podczas zdalnego realizacji takich różnych tematów, więc do tego tak samo wrócimy. My chcemy po prostu słuchać dzieci, być uważnym na ich potrzeby i odpowiadać temu. A zachowanie jak ocenić? Ja myślę, że po prostu to, że dzieci były na lekcjach, to, że się odzywały wywołane, ja już mówię o takich minimalistach, nie mówię o tych aktywnych, ale że wywołane odpowiadały, że odsyłały zadania, no, to myślę, że jak najbardziej tylko pozytywnymi ocenami ocenić. Dzięki bardzo, Agnieszko. Dzięki też za to, co powiedziałaś o tym, żeby zauważyć, co dzieciaki wiedzą, tak, żeby na tym się skupić, bo to jest też takie, pewnie taki sposób pokazania, że w edukacji zdalnej wiele się udało. I tutaj widzę też komentarz przeklejony z Facebooka od pani Marzeny, pomysł zrobienia wystawy pracy uczniów, które uczniowie przesyłali w czasie zdalnego nauczania. Znowu, żeby pokazać, jak wiele nam jako społeczności szkolnej się udało w tym czasie zrobić. Dzięki też za powiedzenie o tym, jak wiele zależy od samych uczniów i uczennic, prawda? Rzeczywiście warto w tym wypadku też mówić o takich podstawowych zasadach życzliwości. I my też współtworzyliśmy materiały w ramach takiej kampanii Bądź kumplem, nie dokuczaj. Być może to też jest jakiś materiał, z którego możecie Państwo skorzystać jako inspiracji. Tam są też konkretne scenariusze zajęć i wskazówki dla nauczycieli, wychowawców klas młodszych akurat, o tym, jak takie zasady życzliwości wprowadzać. Marto, oddaję Tobie głos, żebyś też mogła powiedzieć o tym, jak to u Ciebie wygląda z ocenianiem przede wszystkim. Andrzej Cię wywołał niejako do odpowiedzi. Bardziej dla Ciebie czas teraz. Tak, ja jestem tym szczęśliwym dyrektorem, z którego ten sygnał o nieocenianiu i powrocie szkoły do bez kartkówek, bez sprawdzania, bez pytania wyszedł od samych nauczycieli jeszcze przed długim weekendem. Powstała świetna infografika, która właśnie ma pozwolić dzieciom w bezpieczny sposób powrócić, bez tej obawy, że będą oceniane i że zrobimy akcję, a teraz sprawdzamy zeszyty. Nie, nie zrobimy tego. I to jest właśnie wbrew pozorom taki fajny czas, w którym można przywrócić radość uczenia się i wśród uczniów, i wśród nauczycieli, dlatego że się nie będziemy oceniać, nie będziemy zastanawiać się nad sprawdzianami, nie będziemy zastanawiać się nad kartkówkami i nie poświęcać czasu właśnie na ich sprawdzanie, to być może nauczyciele przypomną sobie, co lubią w uczeniu się najbardziej i właśnie będą to robić. Albo będzie więcej doświadczeń, albo będzie więcej projektów uczniowskich, albo może kręcenia filmów lub innych różnych rzeczy, które zawsze były gdzieś w tyle, bo były inne sprawy do zrobienia. My dzisiaj podjęliśmy decyzję taką, że wystawiamy oceny końcoworoczne na podstawie nauki zdalnej, na podstawie tych ocen, które uczniowie już mają i chcemy, żeby to się wydarzyło, zanim klasy zaczną wracać na naukę hybrydową, klasy starsze, więc myślę, że w przyszłym tygodniu te stopnie będą wystawione. Podobnie jak u Uli. Jeśli ktoś będzie chciał mieć stopień wyższy, proszę bardzo, może decydować się tutaj na nadrobienie, na zaliczenie, na pokazanie zeszytu, jeśli ma notatki, a jeśli jest zadowolony z tej oceny, która zostanie mu wystawiona, to też dla niego jest ok. Nie będziemy tutaj zagłębiać tego tematu. Oczywiście z troską o takich uczniów najsłabszych, z różnymi... dłuższego czasu. Też duża waga informacji zwrotnej. Też chcemy, aby nasi nauczyciele dawali informację zwrotną i być może, tak jak mówiła Agnieszka, to diagnozowanie, które planujemy w zespołach przedmiotowych, a które chyba się odbędzie, na pewno nie będzie miało formy jakichś sprawdzianów, testów, ale raczej takiej diagnozy, obserwacji diagnozującej, obserwacji działań uczniowskich,
zakończonej właśnie informacją zwrotną, po to, żeby też uczniowie wiedzieli, nad czym mają pracować, ale też my jako szkoła, czy poszczególni nauczyciele z przedmiotów, to też musimy w jakiś sposób planować przyszły rok szkolny. Zaczęliśmy się zastanawiać też nad ocenianiem zachowania i też propozycja, myślę, że bardzo taka fajna, wychodząca też w stronę uczniów. Nie mam przekonania, że wszyscy uczniowie wrócą do szkoły po nauczaniu zdalnym. Być może część jednak będzie się obawiała i zostanie w domu. I propozycja moich nauczycieli jest taka, żeby oceniając zachowanie w ogóle nie brać pod uwagę frekwencji z tego ostatniego czasu. Że to nie będzie dla nas ważne. Będziemy ocenę z zachowania bazować bardzo mocno na samoocenie uczniów oraz na ocenie koleżeńskiej. To się sprawdziło w pierwszym semestrze, przecież też ocenialiśmy dzieci w nauce zdalnej i myślę, że to też wypali w drugim semestrze. Mniej będzie, myślę, ocen takich nauczycieli i w ten sposób i ocenę z zachowania uda się zrobić. Super. Dzięki bardzo. Tu w międzyczasie pojawił się komentarz z Facebooka od pani Natalii, postulat rezygnacji z oceny z zachowania i myślę, że to, co powiedziałaś, czyli oparcie oceny z zachowania właśnie na samoocenie, ocenie koleżeńskiej, jest jakimś sposobem pogodzenia tego postulatu z tym, co obiektywnie, do czego obiektywnie zobowiązuje nas prawo oświatowe i czego przeskoczyć w takim poczuciu odpowiedzialności nie da. I też dzięki za ten pomysł, rozumiem, który wspólnie z nauczycielami stworzyliście, żeby oceny końcoworoczne czy propozycje tych ocen pojawiły się przed powrotem, bo rzeczywiście to znacznie obniża taką presję, właśnie obawę przed tym wielkim sprawdzem, więc bardzo Ci też dziękuję za to, że o tym powiedziałaś. W międzyczasie Kasia Pijanowska, która nas tu wspiera, znalazła link do webinarium na temat czasu w kręgu, więc bardzo Cię proszę, Kasia, żebyś wrzuciła teraz na czat ten link dla osób, które się nim interesują, ale też artykuł, który pojawił się na naszym blogu dwa dni temu, artykuł autorstwa Danuty Sterny o tym właśnie, jak diagnozować, nie podkręcając tej atmosfery, więc jeszcze raz ten tekst o ocenianiu i diagnozowaniu poziomu wiedzy w taki sposób, żeby to było z szacunkiem do uczniów i z uważnością na nich. Szereg również, jak to zwykle w tekstach Danusi, bardzo konkretnych podpowiedzi. Może dla Was i dla Waszych nauczycieli będą one pomocne, przydatne. Ostatni z tych obszarów, rodzice, współpraca z rodzicami, komunikacja z rodzicami. Jak każdy z nich bardzo istotny oczywiście element, szczególnie pewnie ważny, bo to, o czym tu mówimy, dosyć zgodnie zresztą przedstawiając nasze pomysły na edukację, to też nie oszukujmy się, często jest pomysł inny od tego, który mają rodzice, bo często to presja na oceny, presja na sprawdziany, na ciężką pracę, to jest presja pochodząca również od rodziców, więc ważne wyzwanie, co zrobić, żeby to nasze oddziaływanie domu i oddziaływanie szkoły było w tym zakresie spójne. Od tego też zależy doświadczenie powrotu uczniów. Jak zadbać o to, żeby rodzice byli naszymi sojusznikami w tym trudnym okresie? Ulu, opowiedz może o tym, jak Wy pracujecie z rodzicami, jakie macie plany na najbliższe zebrania, które już mówiłaś za tydzień. W Waszej szkole się odbędą w Piastowie. Legalnie już niedługo, to prawda. Może jeszcze na moment wrócę do jednej tylko sprawy poruszonej do tej pory. Od 4 lat w naszej szkole mamy opisową ocenę zachowania. Ona bardzo, ale to bardzo ułatwiła nam mierzenie się z tą skalą, którą ministerstwo nam narzuca i którą musimy zastosować na koniec roku. Ale uważamy, że ta ocena opisowa dotycząca funkcjonowania dziecka bardzo nam się też sprawdziła teraz. Co do zasady, opisujemy funkcjonowanie dziecka i tak mamy wpisane w statucie do połowy maja, a więc już teraz niejako wystawiamy te oceny, opisując funkcjonowanie dziecka. Musimy na koniec użyć tego zwrotu, co odpowiada ocenie i użyć tej, która się pojawi na świadectwie. Natomiast bylibyśmy najbardziej szczęśliwi, gdybyśmy nie musieli jej na koniec wystawiać. Ale tak jest. Niemniej jednak zachęcam. Ocena opisowa zachowania jest bardzo dobrym rozwiązaniem i na czas zdalnego nauczania, i na czas stacjonarnej nauki. Trochę więcej pracy, ale też przymusza niejako w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa wychowawcę do
baczniejszego przyglądania się, jak to dziecko funkcjonuje, wskazywania obszarów do pracy w krótkim okresie między jednym a drugim zebraniem. Jest podstawą do zebrań okejowych z rodzicami i dziećmi i specjalistami i zachęcania do takiego wspólnego działania nad poprawą funkcjonowania dziecka albo nad wzmacnianiem jego tych słabszych stron, w ogóle nad budowaniem poczucia własnej wartości, takiej pozytywnej, do której chcielibyśmy uczniów przygotowywać. Okej, a teraz troszkę o rodzicach. Rodzice muszą być naszymi partnerami, sprzymierzeńcami. To jest truizm oczywiście. Niemniej jednak wiemy doskonale, że tam, gdzie wychowawcy w klasach mają dobre relacje z rodzicami, tam w zasadzie dużo więcej można przeprowadzić. Ale też i dobry wychowawca jest w stanie dużo łatwiej i spokojniej oswoić lęk, naturalny znowu lęk wśród rodziców, który tak jak nam, nauczycielom, jak uczniom, tak samo rodzicom towarzyszy. Chcemy i też wypracowaliśmy takie wskazówki dla rodziców, które zaraz w poniedziałek pojawią się. Dotrzemy z tymi wskazówkami do każdego rodzica. Dlaczego w poniedziałek? Dlatego, żeby spokojnie zapoznali się z nimi, bo środowe i czwartkowe zebrania, które mamy zaplanowane, będą niejako rozwinięciem tego, co zostanie w kilku punktach ujęte. To wychowawcy zostaną też przygotowani do takiej dobrej, quasi psychologiczno-pedagogicznej rozmowy z rodzicami. Oni też muszą sami przetrawić w sobie te niepokoje i te niepokoje też rozwiązać z rodzicami. Chcemy też rodziców zaprosić do tego, żeby zechcieli pomyśleć z nami o tych pierwszych dniach, kiedy już stacjonarnie wrócimy wszyscy, czyli wybrać tę wycieczkę jednodniową, wybrać razem ten drugi dzień aktywności, a może wyłączyć się do tej aktywności, a może zaprosić gdzieś do siebie. Chcemy po prostu, żeby to się stało naszym wspólnym, dobrym przedsięwzięciem i wspólną odpowiedzialnością za powrót tych dzieci do obowiązków. Ja po zebraniach ze wszystkimi rodzicami z zebrania wychowawców chcę spotkać się z prezydium Rady Rodziców, podsumować to wszystko, czego się dowiem poprzez wychowawców. Chcę powiedzieć, że czasami też rodzice do mnie piszą, ja zresztą do nich też piszę i to też jest dobry sposób informowania się, taki pozaformalny. Do tego też czasami zachęcam, bo przeczytać jakąś taką napisaną zwykłym językiem informację, czy treść, czy życzenia od urzędowego dyrektora albo urzędowego wychowawcy, to też jest przyjemność. Zachęcam do takich nieformalnych również kontaktów z rodzicami. Super, dzięki Ulu. Powiedziałaś o takiej informacji ze wskazówkami dla rodziców. Podzielisz się dwoma, trzema przykładami takich wskazówek, które formujecie w Na przykład chcę pokazać, mam już przygotowane dla uczniów, tak? Oczywiście to wszystko pójdzie do uczniów. W podobnej formie będzie dla rodziców. Chcę powiedzieć, że już oswajamy, ukazała się na naszej facebookowej stronie kreskówka. Myślę, że bardzo sympatyczne, mamy już pierwsze reakcje od rodziców i uczniów. To, o czym mówiłam, że różne kanały chcemy uruchomić, żeby dobrze pomyśleć o rodzicach. Po pierwsze, żeby zacząć rozmawiać z dziećmi, tak, o tym powrocie, żeby spróbować przyjrzeć się, jak wygląda plan do tej pory kilkumiesięcznych zdalnych pobytów wspólnych w domu. Być może, że trzeba zacząć troszkę przeorganizowywać swoje życie rodziny. Wcześniej o 10 minut codziennie się kłaść spać, codziennie 10 minut wcześniej wstawać, ubierać tę piżamę, może najpierw w górę, a później dół. To już oczywiście jest kwestia do ustalenia. Jednym słowem, kilka zasad musi się pojawić, że na pewno idziemy na śniadanie przed wyjściem. Do tej pory było tak, że w trakcie lekcji mogłeś podbiec do lodówki i wyciągnąć kubek, nie wiem, mleka i przegryźć bułkę, tak? Teraz musisz na to znaleźć czas przed wyjściem do szkoły. A więc kilka takich bardzo prostych i oczywistych rzeczy chcemy rodzicom pokazać, jak są ważne, żeby te dzieci przyszły do szkoły troszkę mniej zestresowane. Że trzeba na przykład sprawdzić, czy są buty odpowiedniego rozmiaru, bo może wyrosłeś już z tych ulubionych Adidasów i trzeba ci kupić szybko coś nowego. No, to są takie rzeczy, które też trzeba niektórym rodzicom uświadomić, że to jest ważne, żeby to dziecko też się czuło dobrze, idąc do swoich rówieśników. O tym będziemy z rodzicami rozmawiać, o tym do nich napiszemy.
Dzięki bardzo. Agnieszka, jak to wygląda u Ciebie? Jak taki sojusz z rodzicami zawiązać? Ja bym tutaj jeszcze dodała do tego, co Ula powiedziała, takie wzmacnianie świadomości rodziców, żeby właśnie nie budowali takiej takiego negatywnego wizerunku tego, co się będzie dziać w szkole, prawda? I tutaj, bo też właśnie swoim zachowaniem modelują zachowania swoich dzieci. I tutaj też przychodzi z pomocą rozmowa. I znowu, prawda, jasny przekaz do rodziców, jak to wszystko będzie wyglądało, czego my będziemy wymagać, a czego nie będziemy wymagać, znowu te obawy rozwieje. Ja myślę, że tutaj tak, przede wszystkim życzliwość, taka empatia, wzajemne zrozumienie, a o to chyba tutaj teraz w tym momencie nie trudno, bo tak naprawdę to wszyscy jedziemy przecież na tym samym wózku. I nauczyciele, i rodzice, i dzieci. Więc tego zrozumienia wzajemnego wobec siebie mamy bardzo dużo. Trzeba sobie tylko po prostu na to wszystko dać czas, stworzyć sobie taką przestrzeń na wspólne rozmowy. My się spotykamy przy dużym stole na zebraniach. I udało nam się jeszcze spotkać z radą rodziców przed tą taką trzecią falą. I ja zawsze takie spotkania robię przy dobrej herbacie. Taka dobra herbatka z cynamonem, z żurawinką, taka rozgrzewająca, to bardzo też fajnie atmosferę nam podnosi. A teraz jak będzie ciepło, to nie wiem, zrobię z melisą może herbatę. I będzie to też taki właśnie moment na rozładowanie sytuacji, na humor taki, że przecież no dobrze, po tej melisie to wszyscy musimy być spokojni, więc no ten nastrój też od razu ci podniecie. Więc tutaj taki spokój, życzliwość i czas, danie sobie wszystkim czasu. Tak chyba buduje się, tak mi się wydaje, bo że ten sojusz właśnie i to wspólne granie do jednej bramki, to tak trzeba teraz robić. Dzięki za to wskazanie, jak ważne jest przekonanie rodziców, żeby to rodzice nie straszyli szkołą, prawda? Żeby nie było takiego komunikatu, w końcu ci tam wezmą w obroty, w końcu się zaczniesz uczyć, w końcu sprawdzą, czy ty tam te sprawdziany to robiłeś w ten czy inny sposób, bo rzeczywiście jak się taki komunikat słyszy w domu, to pewnie cokolwiek my potem jako dyrektorzy czy nauczyciele powiemy, to nie będzie to już tak przekonujące i sugestywne. Andrzeju, jak to wygląda u Ciebie w Białymstoku? Właśnie jeszcze do tego, co powiedziałeś na końcu, bo ja miałem, osobiście rozmawiałem z takimi rodzicami, którzy opowiadali, jak właśnie straszyli swoje dzieci. Te dzieci zresztą jakby tak są skonstruowane psychicznie, że się bardzo nie bały tego rodzica, ale myślę, że coś ich tam mogło zostać jednak. Ale słyszałem o takich właśnie, że tutaj was zawalą sprawdzianami i tak dalej, w końcu się postawią do pionu, to po pierwsze. Po drugie, odnoszę się na początku do tego, co tutaj było napisane na czacie, odnośnie ósmych klas, bo pojawiły się głosy takie przeciwne, że właśnie ósme klasy będą chodzić cały tydzień, żeby je wdrożyć, albo że jest drugi termin. To właśnie te moje przemyślenia odnośnie, to drugi termin jest trochę bardziej stresujący jeszcze, więc to nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, to po pierwsze. Ja też miałem takie pomysły, żeby właśnie ósma klasa chodziła cały tydzień, tak? Te dzielić na grupy, a ósma cały. Ale właśnie to moje jakieś wątpliwości pojawiły się właśnie poprzez kontakt z rodzicami właśnie, że rodzice jednak mają troszeczkę inne zdanie i możemy, że to jest takie pole, które ja mogę pójść na kompromis i utrwalić dobre relacje, nie bardzo odchodząc od swoich jakichś standardów, że tutaj jest, więc jednak będę chyba się skłaniał do tego, żeby ósme klasy nie chodziły. I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, szczególnie tutaj, bo wiele rzeczy zostało powiedziane, więc ja chciałbym zwrócić uwagę na szczególnie trudną sytuację rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza te nisko funkcjonujące. My mamy takie dzieci i borykaliśmy się z tym problemem. Rodzice prosili nas o pomysł, nawet to polegało na wizytach w domu i rozmowie z dziećmi, do których oni nie potrafili dotrzeć. Oczywiście to nie były wymuszone przez nas te wizyty, tylko rodzice nas prosili, nie wchodziliśmy tam z dzieciami w czyjeś życie rodzinne. I to jest, to były szczególnie trudne sytuacje, w których nadal pracujemy. No to muszę tu wielki ukłon w stronę moich pedagogów, którzy wiele w tym kierunku robią. Jeśli chodzi o tę obecną sytuację, to już dzisiaj rodzice dostali od pedagogów takie strategie, 10 strategii
wypalonego rodzica i tam jest o tym mowa i wszystkie inne takie, wszystkie inne jakieś porady, które mogą im pomóc w powrocie dzieci do szkoły, więc już dzisiaj to poszło, że mają jeszcze tydzień, żeby się z tym zapoznać. Oczywiście pedagodzy są w stałym kontakcie i proponują kontakt osobisty, telefoniczny, bądź przez dziennik Librus i wielu rodziców z tego korzysta. Super, dzięki Andrzeju też za ten głos. Padło tutaj pytanie od pani Katarzyny Mazur na czacie. Jak przekonać nauczycieli do tych pomysłów? Tutaj wy jesteście pewnie w specyficznej sytuacji, bo te metody, o których mówicie, to nie jest rewolucja w waszych szkołach. Tak się w waszej szkole pracuje, ale być może macie jakieś pomysły na to, co podpowiedzieć dyrektorom czy wicedyrektorom, którzy zgadzają się na przykład z tym, co mówicie, ale nie mają jeszcze pomysłu na to, jak przekonać do tego swoich nauczycieli, bo przecież nie poprzez narzucenie tego i wymuszenie, bo to nie o to chodzi. Czy ktoś z was chciałby się podzielić jakimiś doświadczeniami, chociażby może z początków właśnie wprowadzania takich metod podejść? Słuchajcie, wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba szukać sprzymierzeńców takich zmian. Nie zakładać, że wszyscy będą zachwyceni naszymi propozycjami. Poza tym pracować nad tym, żeby te propozycje wychodziły jak gdyby od środka, od nauczycieli. Jeżeli to samo powie, co dyrektor, nauczyciel, zapewne to, co powie nauczyciel, będzie przyjęte jako nasze własne, a dyrektor jak to wzmocni, to będzie tylko to bardzo pozytywne. Jednym słowem, tych sprzymierzeńców szukajcie i załóżcie też sobie, że to jest jednak czas, każda zmiana to jest czas. Tu się nic nie zadzieje błyskawicznie. Jeżeli będziemy poszerzać grona liderów, sprzymierzeńców, to celebrujcie wchodzenie każdego do tego grona. Cieszmy się z tego, mówmy o tym, chwalmy. Nigdy nie takich pochwał, motywacji dla nauczycieli nie jest za wiele. To nie jest tak, że oni nie czekają. Trochę jak uczniowie czekają na nasze dobre słowo. Jeżeli też mówimy o uczniach jako o tych, którzy chcą być zmotywowani, to nauczyciele również. Ja pomijam to, że my siebie też nawzajem, kochani dyrektorzy, motywujmy się, bo my też potrzebujemy takiego ciepełka i dobrego słowa i pomyślenia o tym, że jednak coś robimy dobrze. Ale to już niejako poza szkołą, bo zazwyczaj w szkole jest dyrektor i jak na szczęście to ma jednego bądź dwóch wicedyrektorów. Jednym słowem, szukajmy sprzymierzeńców zmian i dajmy sobie też taką furtkę, że to nie od razu się zadzieje, nie zniechęcajmy się. Róbmy swoje powolutku i zmieniajmy jednak tę szkołę. Mogę to jeszcze coś uzupełnić tutaj? Jedno zdanie. No dobrze, mówię, że to, co my proponujemy, powiedziane ex cathedra, jest do przyjęcia trudniejsze, ale jak będziemy mówić właśnie w takich rozmowach, jak spotykamy nauczycieli, tak jak ja to już mówiłem, że tak robię, to później się nabiera szerszy obieg i wraca już jako informacja zwrotna, właśnie tak jak Urszula powiedziała, jako pomysły, może takie z zewnątrz, już jakoś tam przetrawione, więc takie miękkie podawanie, bo ex cathedra jest, to wtedy trzeba już wydać rozkaz, tak? Tak. Ja muszę jeszcze jedno zdanie. Ostatnie. Ja zawsze mówię, że siła organizacji jest w różnorodności. Więc tutaj miejsce w szkole jest też każdy coś wnosi, prawda, do szkoły. I ten tradycjonalista, i ten innowator. Każdy jeden człowiek wnosi coś. Jak się to podkreśla, to też jest łatwiej potem do swoich racji przekonać. Jak ten nauczyciel zostanie taki doceniony i zauważony, jego wkład pracy w organizację, to on też łatwiej się przekonuje do tego, żeby iść niejako za nami. Dziękuję. Chcę potwierdzić, że metoda małych kroków jest najlepsza i stawiajmy sobie realne oczekiwania i cieszmy się z małych osiągnięć i chociażby dwóch, trzech naszych nauczycieli zrobi coś świetnego, to właśnie pokażmy to, chwalmy to i też pamiętajmy o swojej roli i o takiej niezłomnej roli dyrektora, który nie odpuszcza i powolutku, systematycznie, ale małymi kroczkami i świętuje małe sukcesy. Super, dzięki. Czyli rozumiem tak... Od chętnych rozpoczynając małymi krokami,
siejąc bardziej niż ogłaszając to jako różne pomysły. Też padło pytanie, a co zrobić w wielkiej szkole, w której jest ponad 500 uczniów, 4-8? No to Marta, ty jesteś z takiej szkoły, nawet pewnie większej. Więc 1500. 1500. Już nie pytam, kto da więcej, bo chyba nikt tutaj z nas cię nie przebije. Ale te pomysły i tak też dobieraliśmy tutaj nasz skład dzisiejszy, żeby to były szkoły bardzo, bardzo różne. Na czacie pojawiła się informacja o zaświadczeniach. Jeśli Państwo chcecie je pobrać, to możecie to zrobić. Ja poproszę też jeszcze o wrzucenie linku do takich dwóch artykułów, które na naszym blogu pojawiły się ostatnio. W nich zebraliśmy część z tych pomysłów, ale też bardzo wiele innych pomysłów na to, jak można w swoich szkołach w tych czterech obszarach pracować. Więc tu widzę, że już na blogu, na czacie są też te linki. Być może dla Państwa część z tych pomysłów będzie pomocna, będzie ciekawa. Ktoś napisał, że słuchając nas zatęsknił za SPLO, więc ja pozwolę sobie jeszcze powiedzieć o SPLO właśnie. Mam nadzieję, że mi się to uda. SPLO to w naszym żargonie Studia Podyplomowe Liderów Oświaty. Marta jest teraz współprowadzącą, Ula jest absolwentką, Agnieszka jest uczestniczką. Zapraszam Państwa na te studia. To są studia, do których nabór rozpocznie się jesienią. To jest takie grono dyrektorów, którzy wspierają się nawzajem i myślą o tym, jak zrobić jak najlepszą szkołę dla swoich uczniów w ramach tych, które są nam narzucone z zewnątrz. Robimy te studia od wielu lat i wiemy, że to jest fajna okazja do spotkania ludzi, którzy myślą podobnie o edukacji, ale też chcą tę edukację na swoim polu zmieniać. Ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Sprawdzę, czy jest tam jeszcze jakiś slajd. Aha. A, jeszcze Państwa zapraszam na warsztaty Szkoły Uczącej się dla Rad Pedagogicznych i tutaj również link na czacie do informacji o tych warsztatach. To są warsztaty, które Państwo możecie zamówić dla swoich rad, żeby pomóc im pracować. No i tak, i dziękuję raz jeszcze. Zapraszam Państwa i na naszą stronę, i na naszego bloga, i do śledzenia nas w serwisie Facebooka, bo tam jest najwięcej aktualnych informacji i podpowiedzi dla Państwa, jako dyrektorów, ale też dla nauczycieli. Raz jeszcze ogromne podziękowania dla Was, Agnieszko, Ulu, Marto, Andrzeju. Bardzo się cieszę, że byliście z nami, że tak odważnie się podzieliliście swoim myśleniem i swoimi pomysłami na to, jak staracie się robić jak najlepszą szkołę dla dzieciaków, którzy z Wami pracują i dla nauczycieli, którzy w tej szkole pracują po to, żeby mieć poczucie sensu wykonywanej pracy, bo o tym też nie możemy zapominać. Raz jeszcze dziękuję Państwu bardzo. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru. Jeszcze nawet nie jest ciemno, więc można jeszcze złapać ostatnie promienie słońca. I myślmy o tym powrocie z jakimś optymizmem. To też na pewno sprawi, że on będzie trochę łatwiejszy, trochę przyjemniejszy. No i trzymamy kciuki za to, żeby się wszystko udało. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.